Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogatyć, gra ze mną Bartek. Siemano. To jest oczywiście najlepszy polski serwer na Robloxiku, czyli PCD Polish Car Driving. A my dzisiaj zrobimy w końcu test z Bartkiem, taki na równych szansach, bo Bartek ma w końcu, tak, na równych zasadach, Bartek ma w końcu prawo jazdy, więc w końcu możemy to zrobić tak jak należy. Także ja dzisiaj wam chcę udowodnić jedną rzecz. Musicie sobie spisać, ile mamy kaski na wstępie. To nawet, o, ja sobie gdzieś tutaj to zapiszę, już wam mówię. Ja mam 850, ile tam? 8000. Ja mam 936 tysięcy. 936 tysięcy masz, dobra. Powiedzmy już, no tak, tak, no to już tych zer tam nie liczmy nawet. I teraz tak, ja będę robił stąd trasę na Darłowo. W Darłowie będę wchodził do tego, do Darfisha i z Darfisha brał pierwszą czy tam drugą trasę bodajże. A ty będziesz robił tylko i wyłącznie mleko w kółko. Dobra. Albo nie, albo właśnie może nie mleko. Coś innego bym ci dał, bo ciekawi mnie, bo mleko jest trzecim najlepszym zarobkiem w tym momencie. To jeżeli taki odcinek wam się spodoba, zostawcie łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki macie jak zwykle w opisie pod filmem. Żeby pokazać wam, że nawet jak coś podobnego w pieniążkach weźmiemy, to dojazd do Darłowa jest po prostu... no ciężko z czasem. No to wstań tam na swojego kajecika i pojedź coś tam. No podobne zarobki masz w Darłowie po prostu. Ale troszeczkę lepsze powinieneś mieć, wiesz gdzie? Jak będziesz z NS Oil jechał, po prostu jedź po olej do Malechówko-Karwice. O. To zaczniemy sobie od razu tutaj. Jakie tam mam wziąć? Malechówko, tak? Po prostu stąd. No nie stąd, nie stąd, Bartek. NS Oil, tam musisz jechać, tam gdzie ja patrzę, tam za ten wielki hangar. Tam masz NS Oil i stamtąd na Malechówko-Karwice. Więc ja już sobie wezmę, oszukam system i już biorę sobie na Darłowa w takim razie, a ty jedź i bierz, Bartek. Bierzcie i pijcie robisz z tego wszyscy. No ja mam przesyłkę gościu, porównaję do ciebie tutaj. No ty zdajesz prawko, no widać, że pomagał mu ktoś. Ale to ty tutaj jesteś niepożądanym gościem w tym momencie. Aha, niepożądanym jeszcze. O, można byłoby zrobić jeszcze sprawdzenie, czy dojazd do Darłowa stąd, jakby zacząć, nie? Byłby szybszy na przykład jadąc przez Stary Jarosław, czy jadąc tą trasą, też można byłoby kiedyś zrobić. No dobra, no powiem tak, ja teraz wykorzystam to, że Bartek musi do NS Oil pojechać. Tak. Dobra. Czyli benzyny biorę. I w kółko, Bartek, żebyś to robił. Dobra. Czyli wiesz, nie czekasz na mnie ani na nic, po prostu respisz się po zrobieniu tego i zarabiasz. Według wcześniejszych wyliczeń, z tych najlepszych tras na Darfish, bo mówię, bo widzowie widzą coś takiego. Bogaty, ale tam dostaniesz ponad 7 tysięcy za dojazd do tego miejsca. To jest naprawdę najlepszy zarobek. A ja wam mówię, no nie. To są inne przyczyny, przecież tam są skutki jeszcze, które można na przykład po drodze spotkać. W sensie, ja już nawet o tym, Bartek, nie mówię. Bo to już abstrahując od tego w ogóle. Ja tu i tak liczę po najlepszym, wiesz, po najlepszym czasie raczej. Ale samo to, że po prostu ta trasa jest długa i w perspektywie czasowej, dlatego jest nieopłacalna, bo czas robi różnicę, wiesz, ty dojedziesz kilka razy, policja obok mnie przejechała, będzie obok ciebie pewnie jechać. Ja robię raz, a ty zrobisz dwa razy i ty zarobisz więcej na tym, nie? No wiadomo. Niż ja. A biorę teraz tę przesyłkę na Darłowo, chyba że jeszcze wiecie, można spróbować też wyliczyć, gdybym brał przesyłkę na Darłowo z NS Oila, bo ona daje minimalnie chyba więcej. Ale to zawsze będzie też ten problem, no te czynniki dodatkowe, o których ty wspomniałeś, to są właśnie już takie faktycznie dodatkowe, gdzie najważniejszym... Ale jednak to nie zwróć uwagę, no. No tak, gdzie najważniejszym jest zamknięty przejazd kolejowy, czy otwarty. Żeby gracze sami są mogą być przeszkodą też. No tak, a gracze, im dalszy macie przejazd, tym macie trudniej po prostu. No szczególnie tak, jak widzicie, jak to wygląda na sesji publicznej, we wczorajszym odcinku, jeżeli ktoś nie widział, to jeszcze tym bardziej naszą grę na sesji publicznej, bo tam jak jesteś ziutek 1, 2, 3, to może nie masz aż takiego problemu czasami z ludźmi. Ale faktycznie, no to co się dzieje dla nas na serwerze takim zwykłym publicznym, no to jest... No nie da się grać. Jakby ludzie się normalnie zachowywali, a nie jak małpy, no to byłoby jeszcze okej. No ale niestety zdecydowana większość tych, którzy podjeżdżają, to się jak małpy zachowują.
Rozwiązanie nie jest drugie konto, jakby ktoś takie coś zaproponował. Jeszcze raz? Wcale rozwiązanie nie jest drugie konto, żeby stworzyć czy coś. To nie jest rozwiązanie takie. No, drugie konto będzie jeszcze, bo będę chciał robić jakby serię z nowego konta. Ale no wiecie, no drugie konto nie będzie rozwiązaniem w momencie, jeżeli pokażę już nazwę tego konta. No tak, to jest spalone to totalnie konto. Więc co z tego, jak zobaczycie nazwę konta, to ty... no to już nie będzie problemu. Co ty robisz, baranie jeden, jeszcze do mnie trąbi! Bot mi właśnie wjechał na czołóweczkę. Jak na czołówkę ci bot wjechał? Bo wjechał na mój pas i na czołówę poleciał bot. Co ty mówisz w ogóle? No poważnie. Co ty dajesz, chłopie? Właśnie te czynniki niesprzyjające właśnie mnie spotkały. No a to już wiesz, to boty to się mogą wydarzyć faktycznie, to i tak je w teorii można byłoby usunąć. Ja staram się tego nie robić, żeby to jakkolwiek jeszcze dało, jakikolwiek właśnie był czynnik X, nie? Czyli te boty. Już staram się ich nie usuwać całkowicie, bo wprowadzałem jakiś tam koloryt jednak na serwer. Jest tak ostrożnie jadę, że tylko prawo jazdy mnie stracić, to jest szlak, ale jestem... A ty nie masz tego, nie masz detektora? Nie mam. No właśnie, to też trzeba brać pod uwagę, że ja na przykład mam detektor, więc też trochę łatwiej w unikaniu mandatu. No. To jest oszustwo. To jest pay to win tak zwany. Oszustwo. Dobra, 7400, moje pierwsze 7400 zarobiłem. Nie, właśnie dojeżdżam, za chwilę ci powiem, ile zarobiłem. To jest... 5000? Teraz chyba? O Bartek, ty zobaczysz w końcu te zarobki, jak ci wskoczą większe. No, ja wiem, ja przecież mówiłem, że zdam te prawo jazdy, a ty nie, po co ci prawo jazdy? Kumacie, ale on kłamie. 5200. Ale on kłamie. 5200, chłopie, żeś zarobił. Za nic. Jak za nic? Za dostarczony towar. No i teraz ty już się respisz, zaraz weźmiesz drugi towar, a ja dopiero dojeżdżam do Darfisha i z tego Darfisha dalej będę musiał zgarnąć towar, a wiecie jaki jest jeszcze problem? Że jak z Darfisha już zgarnę ten towar, to i tak będę musiał wrócić się tam do Bartka i znowu przejechać trasę na Darłowo i znowu z powrotem na Darfish. I to jest problem. To jest twój problem. To prawda, czekajcie. Malechowo było, okej, okay. Malechowo było chyba tym fajniejszym, z tego co mi się wydaje, niż to smardzewo czy coś. Malechowo było tyle właśnie fajniejsze, że dawało lepszy zarobek, ale to dalej było 31. Spoko są średniego zarobku, słucham? Nawet spoko są te zarobki, to wyjazdy. Bartek, żeby pokazać ci, jak się zarabia. Kiedyś na najlepszym zarobku, te najlepsze zarobki, o kiedyś, jeszcze przed tą ciężarówką, przed zmianą teraz systemu właśnie zarabiania z prawem jazdy, to jak zarabiałeś koło 20 zł na tam sekundę, to było dobrze, nie? No. Teraz po tych zmianach, jak jeździsz najlepszą ciężarówką, czyli tą, plus do tego posiadasz to prawko, za najlepszy wyjazd do Smardzewa dostajesz coś, możesz zarobić w okolicy 48 za na sekundę złotych. Tylko? Tak mało. Ja nie mam ci nic, Bartek, więcej do powiedzenia, bo to się rozumie samo przez się, nie? No rozumiem. Że nawet ty nie powinieneś już udawać, że nie ma różnicy. No ponad dwa razy więcej, chłopie. Na tranzycie tym, wiesz, busowym to ile tam zarobiłeś? 30 parę i ludzie mówili, o najlepszy zarobek. No na Darfishu masz 30. Robisz? Kretynie jeden. Kolejny bot się mnie wpierdzielił w dupę, no co jest dzisiaj? Co ty robisz? Jedziesz 15 na godzinę? Po prostu. Nie, 51. Czemu jedziesz 51? No znowu się... W ogóle ty jedziesz jakoś bardzo wolno, ja mam wrażenie, Bartek. No tak, bo teraz nie, boję, prawko stracę. Jezus Maria. A to jedź zgodnie z przepisami, jak się aż tak boisz. No, ciężko będzie. A, bo tak, no trzeba wiedzieć, ile można jechać, to prawda. Znaczy wiem, że pierwszym fotoradarze chyba jest maksymalnie stówka, na drugim chyba 7, nie wiem, nie mam tego. Który to jest drugi fotoradar? Właśnie nie mam.
zatrzymać. O, policja jedzie w twoim kierunku. Ty lepiej wiedz, ile możesz tego jechać, jak policja jedzie. To jest jakiś, trzeba mieć inny ten? Inne wartości? Na zegarze? No, Bartek, musisz mieć prędkość dostosowaną do znaków. O Boże. No, jak ty myślałeś, że... Ty! Dobra, Bartek, bo ty mnie właśnie zdziwiłeś. Jak ty myślałeś, że policja działa? To jest jak fotoradar. No dobra, czyli jak? Jak na fotoradarze jest stówka, to mogę jechać stówką, pozdro. Czyli rozumiem, że policja... Myślałeś, że przy policji możesz z jedną prędkością jechać? No. Wow. 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 Naprawdę, wow. 7350 zarobiłem. Jobs Tracker. Ja mam wrażenie, że Bartek, z Bartkiem będzie ten problem w tym teście taki, że Bartek nie robi mojego czasu. Że Bartek może nawet nie robić połowy do tego czasu, co ja robię. Drugie dostarczam. Co? Już dostarczam drugie. Ja, Bartek, już dostarczyłem dwa. Ja dostarczam drugie. No właśnie, jakim cudem ty masz taką stratę? Bartek, czekaj, aż se sprawdzę. No. Ty powinieneś jeździć z tym mlekiem 2 minuty 9 sekund! Chłopie! No. A jadę ile? Mój dojazd 5 minut zajmuje. Ty powinieneś co najmniej 3 mieć zrobione, kiedy ja robię 2. Dobra, ja się rozkręcam spokojnie. No widzicie, proszę państwa. Tym eksperymentem zaraz wyjdzie, że to ja więcej zarobię niż Bartek. No i widzę, mieli rację. Ale spokojnie, jeżeli tak wyjdzie, to ja wam obiecuję, że zrobimy eksperyment w drugą stronę. I wtedy różnica jaka będzie, bo ja sobie wyobrażam, że Bartek im dalej będzie musiał jechać i im dalej będzie miał, im więcej będzie miał fotoradarów i będzie tak wolno jechał, to ta różnica to się tylko i wyłącznie powiększy na moją korzyść. To tylko pokażę wtedy wszystkim, że im dalej, tym gorzej tak naprawdę. Że jeżeli ty dostałeś taką dobrą trasę i nie wykorzystujesz, to coś jest nie tak. Czekajcie, ja się delektuję giereczką. Czekajcie, nie 2.09 do ciebie było 2.40. Co nie zmienia faktu, że ty możesz te dwie trasy zrobić w momencie mojego jednego dojazdu. Co zrobiłem właśnie? Jednego dojazdu, ja zrobiłem dwa. Co zrobiłem właśnie? To jeszcze raz, Bartek. Twój dojazd taką ciężarówką powinien zająć mniej więcej 2 minuty 40 sekund, nie? No dobra, teraz jadę normalnie. A mój dojazd ciężarówką tam do Daryłowa powinien zająć 5 minut ponad. No. Mój sam dojazd do Daryłowa i do Nordfisha, do tego Darfisha, to tyle, że ty powinieneś już drugi przejazd kończyć. No. Ewentualnie być w połowie, powiedzmy, drugiego przejazdu, bo tam jeszcze musiałeś zgarnąć, powiedzmy, ciężarówkę po drodze i zlecenie. Więc... Ale to liczysz na przykład z takimi oszustwami typu jechanie po polu, czy po prostu po drodze? To jest trochę taka... Do Malechówko-Karwice jedziesz, Bartek, prostą trasą. Ja nie liczę, do Smardzewa mógłbyś się zastanawiać, tak? Chociaż tam i tak mała różnica była do Smardzewa. Czy pojedziesz ulicą prawidłowo, czy pojedziesz przez pole. Tam była taka różnica, że możesz zarobić od 40 chyba 2 do 48. Normalnie, dobra. Ty powinieneś zarobić na swojej pracy około 33 zł na sekundę, a ja około 31. Więc różnica i tak powinna być, wiesz, po twojej stronie na pewno. Powinieneś mieć to mniej więcej tam jedno zlecenie więcej zrobione. Jechałem normalnie. No nie jest Bartek na razie. No i bardzo dobrze. Ja jedę najszybciej jak się da, do momentu, w którym widzę, że fotoradar jest, albo coś w stylu fotoradaru. Policja, no. Ale mnie chłop wyprzedził, ty, ale ten nie wjechał mi w naczepę z tyłu. Co ty gadasz? Bo podjeżdżają, no, typowo. Właśnie, ty wypadki miałeś jeszcze jakieś? No tak, 2-3. Chociaż ja też nie jechałem najlepiej na świecie, ja też się tam... zakałapućkałem. Więc tym bardziej nie rozumiem,
Jakim cudem my możemy być even w tym momencie? Na równi. Bo daje fory, żeby nie było. Pod odcinek on daje fory, widzowie. Pod kontencik, typowo. To nie jest tak, że tak wyszło. Nie, to jest nic z tych rzeczy. O, a ja nienawidzę tego ronda, jak trzeba w lewo pojechać. Mi się zawsze tu gdzieś zablokuje ciężarówka na tym rondzie. Dobra, mam czwarty ładunek, dostarczam. Czwarty? Powiedziałeś przed chwilą, że trzeci. Teraz czwarty. Dostarczam ten trzeci. A, czyli dopiero bierzesz czwarty w tym momencie. Tak. No, i to już jest lepsze tempo i tak to właśnie powinno wyglądać. Powinieneś być cały czas trochę co najmniej i im dalej w las, to jeszcze bardziej szybszy. No właśnie teraz się rozkręcam po malusinku. Palić prawo jazdy, kurde, oto są, po to jest prawo jazdy, żeby nie stracić pozdro. Aha. Żeby nie było tych testów. Wiesz, jak bardzo jak stracisz prawo jazdy, będziesz musiał znowu zrobić. Wiem. Ale spokojnie, ściągi na telefonie mam, także. Jezus Maria, ja nawet nie chcę wiedzieć, jak wyglądają twoje ściągi. No pytanie, odpowiedzi normalnie. Ale co, masz wszystkich kilka tysięcy pytań, odpowiedzi? Nie, te, które są na Robloxie, które pamiętałem, to takie pytania były. Że co, nie wiem, robiłeś zdjęcia z Robloxa, każdego pytania pojedynczego? Nie, robiłem zdjęcie z normalnego testu na prawo jazdy. Jo, to ty żeś dłużej przygotowywał pewnie tę ściągę, niż jakbyś poczytał o ten, o ruchu drogowym. Ale mam, ale przynajmniej mam ściągę, no na przyszłość się przyda. Wow. Wow. Niesamowite, proszę państwa. Niesamowite. Jakby ktoś z widzów chciał, to mogę podesłać. To na problemy z prawo jazdy. Malechowo. Jak ktoś ma problemy z prawem jazdy, to może nie powinien go robić po prostu. Nie miałem problemu, jakoś zdałem. A? Z pomocą? Przepraszam bardzo, tę praktykę zdałem sam. Nie, teorię zdałem samemu. Praktykę... Z pomocą! A tam pomoc. Bartek, przed chwilą dosłownie 30 sekund temu mówiłeś o ściągach, jakie przygotowałeś na teorię. To jak zdałeś samemu? Dobra, kto nie ściąga, nie pierwszy rzuci kamieniem. No ja, rzuciłbym w cię. Ha, nie miło? Po co ściągać? Żeby łatwiej zdać. Wystarczy się nauczyć. No po co się udział, bo masz ściągi? Szybciej się nauczysz, niż zrobisz ściągę. Nie, powiedzmy. No jak jesteś głupi, aha, to pozdro. No, obrażanie oczywiście. Nie, no to jest, ja jestem tak? Całkowitym przeciwnikiem podejścia na zasadzie będę debilem, się nie nauczę nawet podstaw i zrobię same ściągi. Ja uznaję, że ściągi czasem są okej. Okay. Szczególnie jak, nie wiem, zdajecie jakiś przedmiot, który nie jest waszym zainteresowaniem za bardzo, nie? A w innych robicie, dajecie sobie radę lepiej. Lub gdzieś tam sobie rozpiszecie dosłownie coś, jakąś jedną formułkę czy coś, tak żeby nie zapomnieć. Ale w większości wypadków jednak, żeby no podstawy jakieś mieć wiedzy. A nie odwalanie szajsu i udawanie, że... A więc to jest zabawne w tym? No. Jak zdawałem tą praktykę... Teoria. Dosłownie raz zerknąłem na tą całą ściągę, bo pamiętałem te pytanie właśnie już czytając sobie i robiąc właśnie tą ściągę, nie? No to, to jest nauka po prostu, dlatego mówiłem, że jakbyś się nauczył po prostu tego i tego nie pisał, to mógłbyś się po prostu też tego nauczyć i byłoby szybsze pewnie niż to pisanie ściągi. Nie pisanie, tylko robienie zdjęć. To tym bardziej. Ale po prostu przeczytałem raz, dwa. Dobra, Bartek, jeszcze jedna rzecz, bo to też ciekawą rzecz wyłupałem tutaj z twojego tego. Po tym zleceniu zakończ, nie? Bo ja też będę kończył po tym zleceniu. Dobra. Czy ty robisz zdjęcie telefonem, żeby zrobić screeny OBS-em? A nie pomyślałem o tym. I te pewnie paski na zdjęciach z monitora. Oj. Chłopie, odpalasz OBS-a, robisz screeny, wysyłasz sobie, nie wiem, na Messengerze. Ja byłem lezo przytomny, była druga w nocy.
o drugiej w nocy chłop ściągi przygotowywał, żeby zdać teorię na pisni. No trzymajcie mnie, bo nie wytrzymię. Co, już dostarczyłeś piąte? Jestem w trakcie, dostarczenie. Okej, okay, no to ja mniej więcej już kończę. Miałbym trochę czasu przewagi takiej, że w sensie skończyłem szybciej od ciebie. Aczkolwiek no przynajmniej to jedno będziesz miał więcej. Więc ja już sobie policzę, ile jest u mnie. Kaski. Dobra, i powiedz mi, jak skończysz. Dobra. To teraz jest tak, kalkulator. Ja mam teraz ile pieniędzy? 887. 888, no już dajmy, albo 887, ale będę wiedział, że 500 do przodu jestem. 887, a miałem... 8,3 coś? Czekaj, już patrzę. Miałem 858. Z 29,5 tysiąca jakoś zarobiłem w niecałe 20 minut odcinka. To by się zgadzało w sumie, bo zarabiam jakoś 14,5 ponad na takich dwóch dostawach. A teraz sprawdźmy Bartka. Skończyłem. Skończyłeś, tak? 962. 962, a wcześniej miałeś ile? 936. 936. Zarobiłeś 3000 mniej, ale moim zdaniem zarobiłeś te 3000 mniej. Uważam, tylko dlatego, żeś stracił czas po prostu. No tak. Żeś stracił czas, to po pierwsze. I tu strasznie żeś stracił właśnie na tym. I po drugie na tym, że im dalej w las i im więcej będziesz powtarzał. Dwie wypadki miałem. No, tym dużo, dużo lepiej byś na tym wyszedł. Także proszę państwa, w teorii ja dzisiaj robiąc 4 przejazdy, wygrałem z Bartkiem, który zrobił 5 przejazdów. Także w teorii niby będzie więcej o 3000 zarobku, ale zrobimy także odcinek na odwrót, gdzie ja będę jeździł tamtą trasę, a ty będziesz jeździł tę trasę, którą ja robiłem, te dwie trasy, które robiłem, i zobaczymy wtedy, jak się zmieni nasz zarobek. Także dziękujemy bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć, siemanko. Hello.